Witajcie kochani na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was haul lumpeksowy, ale będzie on dotyczył tylko i wyłącznie koszul. Zanim przejdę do prezentacji, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Zostawiajcie mi komentarze pod każdym filmem, ponieważ jest mi z tego powodu bardzo miło. Możecie śledzić mnie również na moim Instagramie. Zacznę od... Najpierw powiem, że na sobie mam koszulę, od której wszystko się tak naprawdę zaczęło, cała moja przygoda z lumpeksami. Jest to moja ulubiona koszula ze względu na bardzo ciekawy print i cieszy mnie fakt, że ta koszula zawsze jest modna. W łatwy sposób można też ją wystylizować. Taka biała koszula, falbaniaste rękawy, rękawy 3/4, wiązana na takie sznureczki, regulowana szerokość. Tutaj fajny, ciekawy żabot. Można ją w łatwy sposób wystylizować. Wystarczy, znaczy ja ją wpuszczam w jakąś spódnicę, spodnie i bardzo ciekawie to wygląda. Kolejna to już coś dzieje się na tej koszuli. Jest w bardzo fajny sposób powyszywana. Ciekawe guziki, mankiety. Można też ją fajnie wystylizować. Znacznie dłuższa od poprzedniej koszuli. Również fajnie się ją nosi. Kolejna to taka, powiedzmy, klasyczna koszula, z tym, że nie ma ona do końca tutaj guzików. Zazwyczaj zakładam do niej brązową skórzaną spódnicę i fajnie, bardzo fajnie się to prezentuje. Ostatnia już biała koszula to taka z taką stójką. Jest ona szyta na wzór jakby golfu. Bardzo podoba mi się forma tej koszuli. Również to, że tutaj są zakryte te guziki. Fajnie się układa, jest bardzo delikatna. Wydaje mi się, że jest ona z domieszką na pewno jedwabiu. Moja prawdziwa perełka. Jest to koszula marki Yves Saint Laurent. Wiem, że jest to model przestarzały, ale dzięki temu ma taki vintage'owy charakter. Koszula jest męska, dlatego musiałam ją niestety obciąć. Wybaczcie mi tutaj za obrzucenie tego materiału, dlatego że jeszcze wtedy nie za bardzo umiałam szyć na maszynie. Myślę, że teraz bardziej bym się do tego przyłożyła. Bardzo mnie cieszy, że posiadam tę koszulę w swojej szafie, ponieważ często ją ubieram. Kolejna to jest taka w wężowy wzór, bardzo modna, dość gruby materiał, fajnie się układa, nic pod nią nie trzeba zakładać, idealna na jesień, zimę. Kolejna to taka transparentna, brokatowa koszula. Bardzo fajne brokatowe guziki w dość nietypowym kolorze, bo brązowe. Zazwyczaj przy takich tego typu kolorach koszul guziki są srebrne, dlatego ona bardzo mi się spodobała. Myślę, że będę często ją ubierać, a zwłaszcza w tym okresie sylwestrowym. Kolejna to taka w biało-granatowe paski koszula, bardzo elegancka, zapinana na napy, bardzo porządnie wykonana. Koszula praktycznie się wcale nie gniecie, o czym może świadczyć jej bardzo dobra jakość. Taka koszula w kolorze, powiedzmy, pistacjowym. Nie wszyscy będą mówić, że ta koszula jest fajna, domyślam się, ale mi ona się kojarzy z taką świeżością, z nadchodzącą wiosną. Jest taka dość dziewczęca, fajna, można ją fajnie wystylizować i podoba mi się wykończenie tej koszuli, bo jest naprawdę porządnie wykonana. Kolejna koszula to takie moje modowe szaleństwo. Dużo rzeczy się na niej dzieje, guziki w takie pawie oka. Tutaj wiązana na taką wstążką, można ją związać. Bardzo ciekawy tutaj kołnierz. Kolory również rewelacyjne. Koszula w kropki. To jest jedyna rzecz w kropki, jaką posiadam w swojej szafie. Bardzo spodobał mi się jednak kolor tej koszuli. Ten żółty w 100% do mnie przemawia. Jest taka wesoła, świeża i uwielbiam nosić ją do takiej, wpuszczając do ołówkowej czarnej spódnicy.
Ta koszula to jest mój najnowszy zakup z second handu. Podoba mi się to, że jest tutaj wiązana. Ma przepiękne, delikatne guziki, które pasują do tej różowej kratki. Koszula wydaje się być taka właśnie elegancka, bardzo porządnie wykonana i przekonała mnie do tego printu tej właśnie kraty. Jest taka delikatna, można powiedzieć, że materiał jest wręcz milusiński. Kolejna to jest welurowa koszula. Dwa sezony temu był szał na welur. Ja również wpadłam w ten wir zakupów, jeśli chodzi o rzeczy z tego typu materiału. Niestety wadą jest to, że okropnie się pyli. Kolejna koszula, taka transparentna. Myślę, że będę musiała coś pod nią podkładać, aczkolwiek jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Podoba mi się, że na tym ciemnym tle są takie czerwone kwiaty. Nawet w tym kolorze udało mi się kupić buty. Ta koszula to jedna z moich ulubionych. Kojarzy mi się ona ze stylem domu mody Versace. Bardzo ładna, bardzo delikatna, również porządnie wykonana i ja jestem ogromną fanką tej koszuli. Kolejna to taka zwykła, brązowa koszula. W bardzo łatwy sposób ją można wystylizować. Ja zazwyczaj zakładam do niej jasne jeansowe rurki. W przód tutaj wpuszczam w spodnie, tył zostaje wypuszczony, na to jakaś czarna ramoneska lub w jakimś innym kolorze i bardzo fajnie ta koszula wtedy się prezentuje. Panterkowa. No, nie jestem fanką tego printu, jednak ta koszula urzekła mnie swoim materiałem. Jest taka miła, ciekawe guziki. Podoba mi się również to, że jest taka cieniowana. Panterka, ale w odsłonie takiej błyszczącej. W kamerze może ona trochę wydawać się, że jest poprzecierana, ale nie jest. Po prostu tak odbija się na niej światło. Na pewno przyda mi się na ten sezon jesienno-zimowy. I ostatnia już koszula. Koszula taka w kratkę. Nawet bym powiedziała kratka, pepitka, coś takiego. Spodobał mi się w niej materiał. To, że jest taka atłasowa i przypomina trochę wzór taki piżamowy i też bardzo jest to modny trend. Myślę, że koszulę będę dość często zakładać. To już wszystkie koszule, moi drodzy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Możecie śledzić mnie na moim Instagramie, subskrybujcie mój kanał, łapki w górę mi możecie dawać, bo jest mi z tego powodu bardzo miło. Żegnam się już z Wami i trzymajcie się.